Minęła 19.30. Na Kompas Talk zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa, jest piątek, 1 marca 2013 roku. Dziś o wegańskich podróżach. Mięso, ryby, a nawet nabiał wcale nie są potrzebne podczas podróżowania. Wystarczy uśmiech, pozytywna energia i warzywa, które w każdym kraju smakują inaczej. Oglądacie Kompas Talk. Niejedzenie mięsa wcale nie powoduje chorób, sam jestem tego najlepszym przykładem. Daje natomiast otwartość umysłu i radość z tego, że nie zabija się zwierząt. Zapraszam na Kompas Talk. Kompas.org.pl. A moim gościem jest dzisiaj Emil Stanisławski, Fundacja Wiwakcja dla Zwierząt. Dzień dobry. Dzień dobry. Trudno jest wyruszyć w wegańską podróż? To zależy gdzie. Teoretycznie, paradoksalnie może być tak, że jest nawet łatwiej. Jeżeli jedziemy do takich krajów jak na przykład Niemcy, Francja, Hiszpania czy chociażby Włochy, to tak naprawdę tam rynek i oferta produktów skierowanych stricte do wegetarian i wegan może być dużo większa niż w Polsce. Też jeżeli chodzi o restauracje czy miejsca, które są przyjazne osobom niejedzącym mięso, tak naprawdę jeżeli wjeżdżamy z Polski chociażby do Berlina, to ta podróż będzie dużo wygodniejsza, jeżeli jesteśmy weganami, niż gdybyśmy mieszkali w Polsce. Weganizm od wegetarianizmu różni się czym? Znaczy, wegetarianie nie jedzą mięsa i produktów pochodzących z uboju zwierząt, czyli na przykład żelatyny. Natomiast weganizm to jest dieta, która poza tym, że wyklucza mięso, również wyklucza nabiał, czyli wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli nam zostają zboża, warzywa, owoce, orzechy, glony, grzyby. No to taką podróż trudno zorganizować. Odpadają nam rzeczy z jajkami na przykład. Tak. Musimy w restauracjach, jeśli żywimy się na mieście, pytać, czy na pewno to i to nie zawiera. No właśnie, to zależy dokąd jedziemy, tak? Bo jeżeli jedziemy do krajów zachodnich, to ten weganizm tam jest dużo bardziej zadomowiony niż u nas i większość restauracji ma opcje wegańskie, nawet oznaczone w menu. Niekoniecznie są to knajpki stricte wegetariańskie. Ale właśnie tych barów wegetariańskich też jest dużo więcej, więc praktycznie na każdym rogu możemy gdzieś coś spokojnie wegańskiego, wegetariańskiego. Problem najwyżej może się pojawić w wypadku, kiedy jedziemy gdzieś na kajaki, tak, czy w góry, gdzie nie będziemy w mieście. No to wtedy wiadomo, trzeba się przygotować, wziąć jedzenie ze sobą, sprawdzać różnego rodzaju gotowce, które możemy kupić też w naszym kraju. No ale to wtedy jakby to są takie problemy podróży związane w ogóle z jedzeniem, czyli z tym, że nie możemy mieć dostępu do jedzenia na miejscu, tylko musimy zabrać się ze sobą. Gotowce to na przykład? No gotowce, nie wiem, parówki sojowe, granulat sojowy, tak, który wystarczy zalać wrzątkiem i możemy sobie coś na podstawie tego przygotować. Pasztety się sprawdzają dobrze, też roślinne w Polsce można kupić bez problemu, więc takie rzeczy się przydają, pod namiot chociażby. A jeśli wyjeżdżamy do miasta i chcemy na przykład stołować się na mieście, no to co pozostaje nam? Sklep z warzywami? Znaczy, ja polecam, jeżeli najpierw sprawdzić, dokąd się wybieramy, czy tam są jakieś knajpki wegetariańskie, czy tam w ogóle wygląda infrastruktura i oferta wegetariańska. Ja na przykład niedługo zamierzam się wybrać do Berlina. Sprawdziłem sobie w internecie, jak to wygląda wszystko, no i tam tych barów i knajpek i w ogóle produktów wegańskich jest tyle, że aż mnie głowa zabolała, że nie wiedziałem, co mam wybrać. Po prostu, że 7 dni tam spędzić, to jest za mało, żeby te wszystkie miejsca w ogóle odwiedzić, więc najpierw róbmy sobie jakiś rekonesans w internecie i na podstawie tego możemy sobie tam ułożyć wszystko. Oglądamy Kompas Talk na żywo w internecie. Naszym gościem jest Emil z Fundacji Wiwakcja dla Zwierząt. Jeśli Wy chcecie wystąpić w naszym programie, zapraszamy do zgłoszenia się Kompas Talk, małpa kompas.pl. Rzućmy okiem w takim razie na Twoje zdjęcia. Co to jest? To jest Bułgaria, Rawda, Morze Czarne. Tak, jesteśmy. 2 lata temu tam byłem. Tutaj mamy plażę. Za chwilę kolejne zdjęcie. No. Tutaj mamy, tutaj do końca nie widać, ale tam jest taki sok warzywny, warzywno-owocowy, który można było sobie kupić przy drodze, przy jakimś straganiku. I piwo. Tak, a nie, to jest piwo tyle ciekawe, że tam sprzedają w ponad 2-litrowych butelkach. Właśnie, to piwo. Właśnie, 260. Tak. Także, no i kosztuje tyle, co no, 2 złote w przeliczeniu chyba, także jak ktoś lubi piwo, to też polecam. Oglądacie Kompas Talk. Wracamy do naszej rozmowy. Bułgaria to tak. Kraj, w którym masz korzenie.
Zgadza się. Znaczy, moja rodzina z strony matki jest z Bułgarii, tam spędziłem dużą część dzieciństwa, także często tam wracam. No i to jest takie główne miejsce, do którego wyjeżdżam, jeżeli mam trochę wolnego. Jakie miasta, miejscowości Bułgarii lubisz najbardziej? Bardzo lubię Sofię. Czy nie jest to może jakieś szczególnie atrakcyjne turystycznie miejsce, natomiast ja się tam wychowałem po części, więc mam duży sentyment do tego miasta. A poza tym dużo spędziłem czasu nad morzem, także wszystkie właściwie miejscowości chyba nadmorskie już zwiedziłem. Trochę żałuję, że w górach jeszcze nie byłem, to muszę nadrobić, ale morze polecam wszystkim. W Sofii byłem kilka lat temu, miałem wrażenie, że jest to taki kraj, takie miasto przypominające Polskę z lat 90. Trochę się tam wszystko sypie. To prawda, tak jest. Myślę, że nad morzem też by się sypało, tylko że nad morzem jest, prawda, dużo turystów przyjeżdża, więc ta infrastruktura się komercjalizuje, jest tam więcej pieniędzy. Natomiast w Sofii no, trochę się zmienia na lepsze, ale ciągle jest, no, jest to trochę zabiedzony kraj, więc to też widać po ulicach. Tak? Pewnie wynika to też ze złego zarządzania ostatnio, co do nas nie dotarło, to znaczy takie informacje jakoś nie przychodzą do Polski, zmienił się rząd. Rząd się nie zmienił, rząd upadł. Upadł. Znaczy podał się do dymisji na skutek protestów społecznych. Nie wiadomo, co będzie dalej, bo to było bodajże dwa dni temu, więc nie wiem, czy to czyli się... to świeża rzecz. Tak, nie wiem, czy to się zmieniło w tej chwili. Natomiast no, Bułgaria jest przeżarta korupcją, mafią, więc no, musiało się w końcu to sypnąć, więc mam nadzieję, że teraz jakoś w lepszym kierunku to pójdzie. Jeśli wybierzemy się do Sofii, to co możemy w niej zobaczyć? Jeżeli pojedziemy do Sofii, to jest o tyle ciekawie, że jeżeli mieszkamy na co dzień w Warszawie, zauważymy, że wszędzie dookoła są góry. Tak, Sofia jest dosyć górzystym krajem, więc wystarczy 10 minut w Sofii autobusem czy 20 jesteśmy w górach. Także już nie mówię o samej Sofii, ale polecam wybrać się w góry dookoła. Natomiast w Sofii jest kilka ciekawych zabytków, ale no to nie jest miasto stricte pod turystów, więc jeżeli nastawiamy się na jakieś naprawdę fajne rzeczy, to polecam wyjechać do miejscowości bardziej nadmorskich, czy bardziej w górach, gdzie są różne zabytki też z czasów antycznych. W Sofii raczej jest tego mniej. No dobrze, to rzućmy okiem w takim razie na kolejne zdjęcia z Twojej podróży. Tak, to jest jedno z dań, które zamówiliśmy w restauracji, jest wegańskie. Także, makaron bez jajka? Tak, makaron bez jajka, tutaj mamy jakieś warzywa, w ogóle w Bułgarii warzyw je się dużo więcej niż w Polsce, także o tyle jest łatwiej, są też bardzo tanie. Papryka na przykład to jest moim zdaniem chyba narodowe warzywo w ogóle bułgarskie, w każdej formie się je pieczone, grillowane, duszone. Tu jest tortilla z warzywami, też nie było problemu, żeby dostać. Frytki też trzeba pilnować, żeby nie były smażone na przykład na smalcu. Nie, one nie są zwykle smażone na smalcu. Można popytać, ale frytki to jest taki stały element chyba podróży, zawsze się pojawiają. No dobrze, to wróćmy do tych wegańskich podróży. Jakie składniki smakują najlepiej podczas podróżowania? No, myślę, to indywidualna kwestia. No, ale jeśli byś miał coś polecić, to na przykład co ty w swojej podróży najczęściej zajadasz? Znaczy ja najczęściej zajadam w ogóle w podróży. Jeśli gdzieś jadę, to orzechy, owoce i owoce suszone. Właściwie mógłbym się żywić tylko owocami, orzechami, gdy była taka możliwość. Natomiast no, to jest jakaś kwestia indywidualna, tak? Niektórzy lubią też właśnie te gotowce, o których mówiłem. Ja za nim nie przepadam szczególnie. Natomiast na samym w miejscu już w Bułgarii staram się korzystać z tego, że jest tam właśnie tak dużo warzyw, dużo owoców, które są dużo tańsze, więc na to kładę nacisk. Od 13 do 19 maja 2013 roku po raz kolejny Tydzień Wege. To taka akcja organizowana przez Fundację Vive, akcję dla zwierząt w Polsce. Czy na całym świecie? Na całym świecie nie. Są różne imprezy wegetariańskie, ale nie. Tydzień Wegetarianizmu to jest impreza stricte wegetariańska, organizowana corocznie przez Fundację Vive już od kilku lat. No i w tym roku mamy kolejne obchody 13-19 maja. Obchody główne w Warszawie, ale będą też jakieś wydarzenia pomniejsze na pewno w innych miastach.
Co dzieje się zazwyczaj w trakcie takiego tygodniowego? To są tylko, nie wiem, spotkania wolontariuszy, czy także jakieś prelekcje, wykłady? Nie, to jest tak, że codziennie przez te 7 dni mamy najróżniejsze imprezy, zwykle wszystkie są bezpłatne, otwarte dla wszystkich. Mamy wykłady zdrowotne, mamy wykłady etyczne, projekcje filmów, imprezy kulinarne, czasami jakieś koncerty, także dzieje się dużo. I zapraszamy wszystkich, każdy może wziąć udział, nie ma problemu. Tydzień.wg.pl, tak? Jest taka strona? Tak, tydzień.wg.pl. Na razie jeszcze nie ma tam żadnych informacji, bo jakby dopiero zaczynamy. Natomiast myślę, że w ciągu kilku dni pojawią się jakieś pierwsze zajawki i też zapraszamy do śledzenia naszej strony na Facebooku Fundacji Viva. Tam na bieżąco będą wszystkie informacje zamieszczane, także można się przygotowywać. Zapraszamy na te strony. Kompas włącza się dość aktywnie w Tydzień Wegetarianizmu. Od 13 do 19 maja będziemy nadawali codziennie Kompas Talk właśnie o wegetariańskich podróżach, o wegańskich i wegetariańskich. Natomiast pod koniec tygodnia, w sobotę majową, zrobimy także Oko Podróżnika, które będzie też ściśle wegetariańskie. Z wegańskimi i wegetariańskimi podróżnikami porozmawiamy i to na pewno będzie fajny wykład, fajnie to wyjdzie. No dobrze, to wróćmy jeszcze do akcji Zostań Wege na 30 dni. Każdy, kto chciałby spróbować sił w niejedzeniu mięsa i nie przyczynianiu się do zabijania, ale też jeśli będzie chciał zmienić dietę, może coś takiego zrobić. Tak, no bo jest wiele osób, które chciałyby zostać wegetarianami, ale nie bardzo wiedzą, jak się za to zabrać. Też dostajemy często maile, że jakby wegetarianizm jest mi bliski ideowo, ale boję się, że tak, że będzie anemia, że będą mi wypadać włosy, że nie wiem, jak komponować posiłki. W związku z czym my przygotowaliśmy taką akcję, że przez 30 dni wystarczy zarejestrować się na stronie zostańwege.pl. Przez 30 dni przychodzą maile ze skoncentrowaną dawką informacji i tam mamy przepisy, jadłospisy, ciekawostki jakieś zdrowotne, porady praktyczne, jak przejść na wegetarianizm. I jakby przez te 30 dni tak prowadzimy uczestników za rękę, pomagamy im jakby wrosnąć w ten wegetarianizm, przejść na ten wegetarianizm. No i ta akcja odnosi sukcesy, tak? Jest dużo pozytywnych głosów. Także wszystkich zapraszam, jeżeli ktoś chciałby zostać wegetarianinem, to jest taka szansa. Zostańwege.pl, odsyłamy i zapraszamy na tę stronę. Kompas.org.pl. A my wracamy do rozmowy z Emilem. Warto dodać jeszcze, że wiele gwiazd pokazuje także, że można żyć bez mięsa. Michał Piruk, Maja Staszewska, Siostry Przybysz, tak. Agata Buzek. Można zobaczyć na naszym spocie reklamowym akcję Zostań Wege na 30 dni na stronie zostańwege.pl, na YouTubie. Przez jakiś czas był też w telewizji, w mediach i tam wiele, wiele znanych celebrytów wzięło udział i pokazało, że no, są wegetarianami od lat i to jest dla nich coś zupełnie normalnego, także to nie jest coś, czego powinniśmy się obawiać. Trudno jest zostać weganinem? Weganinem? Nie. Znaczy na początku, jeżeli nie znamy żadnych wegan, to przypuszczam, że tak. Ja sam, będąc jeszcze wegetarianinem, tego weganizmu tak się trochę bałem. Nie bardzo wiedziałem, co to jest. I myślałem, że to jest dosyć radykalne, skrajne. Ale potem poznałem dużo wegan, przychodząc do Fundacji Viva, zaczynając tam działać. I się okazało, że są normalni ludzie, zupełnie normalna dieta, nie ma najmniejszego problemu i tak z czasem ten weganizm stał się zupełnie naturalny. Jak zaczynałem program, mówiłem o tym, że wiele osób stereotypowo myśli o wegetarianach, weganinach, weganach, że to będą ludzie z chorobami, osłabieni, omeni itd. I ty ćwiczysz sporty i nie ma żadnych problemów z twoim zdrowiem. Nie, nawet mój aktywny taki tryb życia zbiegł się z tym, że zostałem weganinem, więc no, nie ma najmniejszych problemów, czy to sporty walki, czy to sporty siłowe, czy jakiekolwiek inne, można to połączyć. Czy są jakieś produkty, od których powinniśmy zacząć naszą przygodę? Znaczy są, jest 5 grup pokarmowych, których powinniśmy pamiętać, czyli o pełnoziarnistych zbożach, warzywach, owocach, roślinach strączkowych i orzechach. No jeżeli codziennie zjadamy jakieś produkty z tych 5 grup, no to wtedy jest w porządku. A co daje niejedzenie mięsa w głowie? No myślę, że daje taką przejrzystość, otwartość na pewne nowe idee i też satysfakcję, że robimy coś,
co ma sens, tak przynajmniej w moim przekonaniu wewnętrznym, i możemy przyczynić się do budowania jakby lepszego jutra, lepszego świata. Dziękuję bardzo, Emilu, za spotkanie. Mam dla Ciebie jeszcze płytę Skokami Ku Wolności 2. To płyta z naszego festiwalu Nie Zabijaj. Dzięki bardzo. Parę lat temu. Wegetariański festiwal. Parę lat temu robiliśmy właśnie z Fundacją Niewolnicy dla Zwierząt imprezę, która była największą w Polsce i właśnie mówiła o tym, żeby nie zabijać. No. Przyjeżdżało 5,5 tysiąca ludzi i było bardzo fajnie. To dziękuję za spotkanie. Cieszę się, że będziemy współpracowali. Dzięki bardzo. To co, do zobaczenia. Do zobaczenia.